Jezus, ukazawszy się 11, powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Szczęść Boże, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kolejna niedziela, dzisiaj niedziela w niebo wstąpienia Pana Jezusa. Pan Jezus idzie do nieba i dzisiaj takie słuchaweczki. Bardzo, powiem Wam szczerze, że bardzo lubię słuchać muzyki na słuchawkach, szczególnie jak jestem zadowolony, albo jak jestem smutny, albo jak coś tam w sercu się moim dzieje, to lubię nakładać słuchawki. Po co? Po to, żeby słyszeć lepiej, żeby słuchać lepiej. I dzisiaj w Ewangelii właśnie jest taki fragment, że apostołowie słuchają, co mówi im Pan Jezus. Wiem, że ta Ewangelia jest pewno o czymś innym, bo za chwilę o tym powiem, ale tam jest taki bardzo ważny moment, ten początek, kiedy oni słuchają tego, co mówi Jezus i usłyszeli, że mają iść na cały świat. I usłyszeli wielkie rzeczy. Jakie? Na przykład Pan Jezus powiedział: nowych językach mówić będziecie bez nauki z książek. To ciekawe. Cokolwiek zatrutego byście zjedli, nawet zatrute jabłka, to wam nie będą szkodzić. I tak dalej. Mówi: ja jestem z wami. Pamiętajcie o tym. Ale żeby to mogło się stać, żeby oni mogli w to uwierzyć, musieli najpierw usłyszeć Pana Jezusa. Musieli się wsłuchać w Jego głos. Więc dzisiaj myślę, że to jest to, do czego Pan Jezus was zaprasza. Że zanim wypróbujecie, czy to działa, te języki i te zatrute rzeczy, to czy słuchacie Pana Jezusa? Czy Go słuchamy? Czy On jest dla nas ważny? Czy mamy dla Niego czas, żeby z Nim porozmawiać, żeby Go słuchać? Bo On chce powiedzieć każdemu z was coś bardzo ważnego. Co takiego? Jesteś pod moją ochroną. Nie musisz się bać niczego. Nie bój się o jutro. Nie bój się tego, co cię spotka. To mówi Pan Jezus. Ale żeby w to uwierzyć, najpierw trzeba Go usłyszeć. Dlatego zachęcam was, drogie dzieciaki, i was, drodzy rodzice, właśnie do tego, żebyście słuchali. Może dobrym zwyczajem byłoby codzienne czytanie Pisma Świętego. Może warto do tego wrócić. Kto wie. Ale żeby to, o czym jest Ewangelia, mogło się wydarzyć, najpierw trzeba usłyszeć Pana Jezusa. Więc do roboty. Codziennie fragment Pisma Świętego, a może ktoś nie lubi czytać, to można sobie na słuchaweczkach znaleźć w internecie i słuchać Pismo Święte. To też jest dobre i też jest super. Więc ważne, żeby spotykać się z Panem Jezusem w Jego Słowie. Amen.
zmartwychwstał.